zainstalowali drzwi i od razu wszystko się poprawia. Tą stołówkę... Gdzie jest jakiś burdel? Tutaj był. Dobra, weźcie mi patrol, zróbcie. Tak, tą stołówkę skopiował sobie. Nawet jeżeli jest mech. Tak, od razu bym poleciał. O, w ten sposób. O, no to jednak ten, przynajmniej teraz. Dobra, w ten sposób niech będzie. A jedne co to, kolejna pożyczka. Bierzemy. No i róbcie. Rób ta to chce ta. Woda będzie. No to polecimy sobie od razu. Wszędzie tu wodę damy. No i tą drugą też. Siup. Nie tu na prysznicach, dzbanie. Dobra, jest. Niech robią. My to będziemy kiedyś spłacali powolutku. To ile ten chłop miał rzeczy? Panie gościu z piesełkiem. Potrzebujemy piesełka. Tu w ogóle potrzebujemy tego bloku budować. Orę udumy w całości. To wydujmy w ten sposób. Będą mieć trudniej kopać. O, pięknie, ładnie, widzę, że wam idzie. Stołówka jakoś 4 zmieniła się w stołówka jakoś 4, czyli bez zmian. Dobra. Jeszcze dostęp do stali gimnastycznej przecież przyda dla nich. To myślę, żeby to gdzieś tutaj zrobić. Tak jakoś. O. No, też tu zrobimy bez takiego przejścia, takiego rozruszenia przejścia, tylko będzie wszystko widoczne. No, teraz by się pracownicy znowu sprzedali. Nie ma, wiem, że nie ma. Nie ma monitoringu, sterowania. Ale po co to komu? Tutaj bym to chciał. Jak już bym chciał to robić. Czas strażników nie jest cenny akurat. Tak. Tu kłamią. O! Więcej koszy. Ja chcę, żebyście to mi szybciej zrobili. Tam to zrobicie kiedy indziej. A nie wiem, czemu się tylko zabraliście, jak... Jak tak debile. Dobra. 2600 idzie do... O kurde, 2600 idzie do pożyteczek. Dobra. Zwiększymy sobie wynagrodzenie dla ludzi, ludu. Żeby tutaj byli szczęśliwi.
2600. O, morale są wysokie, to mi się podoba. I tak, a to w środku nie robicie? Tu i tu, tutaj też bądź strażnik. Dobra. Może i nie ma tutaj nikogo, ale kogo to obchodzi? Nożyce! Nożyce tutaj brać! O, na zmywaku widzę. Najlepiej. Tu właśnie zbudowali. Starcza? No nie wierzę, akurat przy tym zabrakło. Jak on poleciał tu jedno wyżej, to by starczyło. A spróbujmy, może to od góry starczy. Pieniążków nie ma. F. Ale to biorę, to jedzonko. Dużo jedzonka. Super, że dużo jedzonka. No, teraz mogę to puścić tu. Tutaj cele widzę, że nie zrobione dalej. Śmiesznie będzie, jakbym tak patrzył do pralni. Na pole wiem, żeby nie dawać. Okien przynajmniej. No. To. Walaj. Zban. Dobra, gdzie tu jest ciepło, ciepło, ciepło. Tu troszeczkę zimniej. 29 stopni. O, to mają cieplutko. To byście zrobili kolejne. Tego nie potrzebuję kompletnie. Mogę tego nawet nie budować. No, bo znikały mi jeszcze te. Sadgę. Przez to, że daje przyspieszenie, pewnie anulują swoje zadania. Tak przynajmniej wolę myśleć. Dobra, jeszcze jeden kredycik. Dotacje. Zwiększ. 25 koła poszło się walić tego. Nie, czemu tego wcześniej nie zrobili? Tylko musieli dopiero teraz. Tak, zarabiam na minus. No to już. Na plusik będę. Ale dosłownie przyjdą więźniowie, do tych cel się wprowadzą. Będzie taki zarobek. Jakiego jeszcze świat nie widział. Toaleta, krzesło. Tak zauważyłem, że tu jeszcze ani razu nie spotkałem, żeby ktoś robił tunel. No, jak zagrałem wcześniej. Co chwilę mi tu tunelowali w więzieniu. Jakoś musiałem się nauczyć, co jak robić. Dobra. Możemy zburzyć ściankę. To zdemontować. O! I się zaczyna światłość. I cele. W sumie, ej, faktycznie, więcej celi jest już. No ale tak sobie pomyślałem, jak jest płacny kredyt? 4000 dziennie mi zabierają. Nie wiem. Jestem 100 na dzień. I to wszystko dzięki innym zyskom. Niby z incydentu dają mi też mnóstwo pieniążków.
tu zaraz też zaczną robić. Tutaj niestety przez to, że są widoczne plany, tak, są, tak, nie widzę też, w jakim stanie są te cele. Słabo. Chillaucik. Jeszcze pięć zrobią. Ja bym tu wybudował generalnie jakiś warsztat. Przydatny by był. No, ciekawe ile teraz dostanę pieniążków za tych więźniów. Nawet mogę dać, żeby przywozili ich o trzeciej. A tak to będzie mnóstwo czasu, żeby coś zrobili. Odebrali ich i tak dalej. O, tutaj ptaszki, krzesła i tak dalej. Na co mnie stać? Widzę, że tutaj wiozą. O, może nawet o drugiej niech przywożą, albo o pierwszej. Szybkie klonowanko. O, tutaj widzę, że grzejnik był kopiowany. A się pewnie i tak nie skopiował. No nie. Dobra, robimy siup. Siup. Dobra, to łączymy nawet. I to tyle póki co. Tutaj łazienka. Ej, właśnie. Czemu się jak klonowałem łazienkę nie sklonowała, także... O. Oszukali mnie. Teraz niewaga krwi wymaga. Dobra, klonujemy teraz kolejne cele. Ile to będzie? 1800 szacunkowo. Tylko zapomniałem te ściany. Głupiej wziąć. To ja, tam będzie ściana. To nie muszę teraz. Dobra, dwa koła szacunkowo. I tu jest problem, szacunkowo. A ile dokładnie? Nikt nie wie. O, łazienka się pojawiła. Chociaż tyle. Nawet nie ma rudzą. Ja mogę ewentualnie do łazienki dodać suszarkę do rąk. Umywalkę. I to tyle. Walka, suszarka do rąk. Kibelka nie daje, bo ich nie przetrzymuje tutaj. O! Gdzie moje pieniążki? O nie! Ej, same drzwi kosztowały mnie 1600. A oni powiedzieli, że cena szacunkowa to 1600-1800. To nie fair. Co to za przegląd cel? Nie wiem. Dotacje? Halo? Kredyt trzeba zmniejszyć? No cóż. Ej, cztery koła zarabiam. Hał.
aż zwiększa im kasę. O, w końcu zaraz się skończy długoterminowa inwestycja. Super. Dobra, to lecimy. Siup. Robimy salę. Pieniążku mam mnóstwo. I poszły od razu na coś. Porządki w narzędziach. Wojna narkotykowa. Dobra, polecimy te dwie rzeczy. Dobra, jak tu teraz zrobić? Żeby porządki w narzędziach, żeby nie kradli. Pokażcie mi. Zagrożenia. Kij, trucizna. Nożyczki to... Tu, nie pamiętam czy odcinałem, odcinałem. Dobra, 6 przewodników piesków. Już zostawił. Co to jest? Nie wiem. Ale odkąd mamy pieski, a teraz się będzie działo. Dobra, zmniejszmy pożyczkę. 25 koła. Większe przychody jeszcze będą teraz. Dobra, trzeba bezpieczeństwo coś ten ogarnąć. Ten tego, 4 strażników jeszcze. Dobra, z czego 3 strażników do patrolu. Patrole. No, trzeba tu ogarnąć patrole, tak żeby przeszukiwali im to. Siup, 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 dobra. Uno, uno to stres. Nie patrzmy, chcę na zdrówkę dać. 3. Dobra, dałem 3. Teraz patrol z pieskami, gdy muszą chodzić. Dobra, tych biorę. Spłacimy sobie trochę kredyt. Dobra, i teraz musimy rozplanować kuchnię. Tu będą kuchenki. Tu lodówki. I tu kuchenki. I tu lodówki. W ten sposób. Dobra, to spuszczmy. Teraz tu. Zabezpieczenia. Woda, kondensator. Jak będzie mi stać. Dobra, dajmy tu światełka w kuchni. Dobra, tu poszło. Kondensatorek. W ten sposób. Tu pewnie tak trzeba tego przelecieć. Teraz tak, światełko. Niech będzie. Tu. Drzwi sobie tutaj damy. Dla personelu oczywiście. Teraz, dobra, ścianę. Tu. Drzwi dla personelu. Teraz tu drzwi dla personelu. I tak. Tu będzie psiarnia. Dość proste. A bezpieczeństwo będzie tutaj.
Czy one musi być takie duże? Nie musi być, ale w sumie nie. Jeszcze tutaj weźmy zbrojownię dali. Weźmy tu zbrojownię, opadaj. Dobra, klatkę dla pieska. Jest, psia karma. Jest. I jakaś szeroka kanapa co jakiś czas. Jest. Lampki. Już są. Tu. Będzie zbrojownia. To jest. Tu ogarniamy sobie jakieś światełka. I tu kolejne drzwi. Tu na pewno są te... Obratamy te zwykłe. I ogarniemy to. Razem z wykrywaczem metali, czyli nie ma podwężonego. Co możemy dać? Tu. Następnie to... To prawie obadane, to poczekamy sobie. Na zdalny dostęp też możemy obadać. Później monitoring. Rozbudowa terenu. Nie, mi niepotrzebne jednak. No a to wróćmy do banku. Póki co... To jakoś się nie staram, żeby to rozbudować. Pokaż mi więźniów, ilu mamy tych. A podobno ilościowo, żeby nie było tych większości, nie? To jest ważne. Przynajmniej według mnie. To zmniejszymy nawet, żeby jeszcze ich mniej było. Okej, okay, możemy zbrojownię ogarnąć. Tu jakiś stolik, stojak na broń. No, w ten sposób tutaj drugi. I znowu stoł. Dobra. Personel dwóch uzbrojonych bym tu kupił. Ale przed tym jeszcze... To tutaj tylko dla personelu. Jest, jest. Tutaj tak samo. Mi się przydały drzwi tylko dla personelu. To dajcie mi je. Dobra. Teraz tak, tutaj 6x6 potrzebuję dla psychologów zrobić miejsce. Tu, 4 koła. No to dajcie mi 4 koła, he. Dobra. To rozmieszczenie, tu nie wchodzimy. Uzbrojonych i zachodźcie na patrol. W sumie nawet możecie chodzić stricte na bloku czasowym numer 2. Dobra. To mamy zrobione. A paralizatory. To byłoby najłatwiejsze, chociaż... No. To, możemy badać dalej. Tak samo jak to. Teraz tu bezpieczeństwo, chodź. Biureczko. Krzesło biurowe. Szafki na akta. To tak. System sterowania drzwiami. Jeden.
tutaj to. I w ten sposób powinno wystarczyć. Jedno co to tutaj trzeba podpiąć się im. Pala. Tu musimy oddać im całą kasę. I jesteśmy teraz na czysto. Tak, przed tutaj. Teraz możemy dać nawet im wysokie jedzonko. Niech mniej narzekają. No i co? System monitoringu trzeba tu będzie jedynie dać. Coś tu zaplecze. Okej, kamery monitoringu. Zaczynamy od kuchni. Jedna kamera na kuchnię. Jedna na to tutaj. Druga tu, trzecia tu. Tu na bloki, nie wiem czy nie dać też. Tylko... Dobra, tu, tu. Tu i tu. Dobra. Kontrolę drzwi teraz. Tu jeden, drugi, trzeci. Tu czwarty, piąty, szósty. Co? Chyba tyle. Sześć kontrolerów do drzwi. Dobra, teraz włączymy to do drzwi. A, nie mogę jeszcze. Dobra, to monitorki podłączmy. Trzy, cztery, pięć. Dobra, wszystkie działają kamerki. A, pięć, sześć. Siedem, nie wiem, możesz ósmą jeszcze obsłużyć? Możesz. Super. O, kamizelki kuloodporne ogarnęli, widzę. Całkiem git. Tu, jeden kontroler. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Dobra, drzwi. Nie bądźcie otwarte. Dobra, gitara. Zwiększmy liczbę strażników. Do 20 pewnie byście chcieli. A to się liczy? Nie, ale... Warto mieć. O, dobra, pokażcie mi. To wybudowaliście. Super. Teraz te biura po prostu przekopiemy i damy mnóstwo psychologów. Łach, łach, łach. No, dobra, pomieszczą. W sumie nawet mogę prawnika ogarnąć. To jeszcze to. To też ulepszony monitoring. I tyle było z pieniążków moich. Chciałem, żeby moi ludzie skupili się stricte na kamerach. Tutaj priorytet monitorowania jest. To nie wiem, czemu tak nie monitorujecie. A nie, już się poprawili. Tu, ale ciemno macie. Tu w ogóle nie dałem światła? Nie dałem. Nie wiem, będą te lepsze kamerki. Może. O, to będzie lepiej. Dobra. Potrzeby, duchowność. Nie potrzebujecie. Dobra, wybuszmy to. To zdemontujmy. I co? Robimy Ctrl C. I... Ctrl C. Ctrl V.
Ctrl C. Ctrl V. Podoba mi się. Te drzwi trzeba będzie jeszcze wymienić jedynie. A tak to jest git. Dobra, wygrywacz metali tu na wejściu, wyjściu. Jedynie co to jeszcze drzwi za duże. O. O, ale przepływy pieniężne duże. Nie zauważyłem ich wcześniej. Dobra, wam kuchenek brakuje. No to już, zaraz to naprawimy. Pomieszczenie, kuchnia. Siup. I zwiększamy. O. Jak mi zabrakło pieniążków? No, teraz na pewno nie zabraknie. Gorzej jak energii zabraknie, ale też nie powinno. Co ja powiedziałem? Może przemilczmy to. Dobra, włączmy go. Te zwykłe do wyrzucania i tam. Znowu nie ma prądu. To powinni szybko załatwić. No właśnie, mówiłem. Siupu. Dubu. Dobra, teraz rozmontuj mi to. Wszystkie wejścia tu. Nie, już nie będę przyspieszał. Dobra. Ten to musi się bawić z tymi drzwiami, a ten na kamerach zastoi. Tyle. Już, zamontujcie to. O, idzie. Dobra, gitara. Teraz personel, a raczej pomieszczenia, to i to wywalone. Potrzebuję, dobra, czterech, póki co. Drzwi te zwykłe. Teraz kanapa. Kanapa taka fajna. Spodobała mi się. No, no, no. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. No właśnie, są pieniążki. Czyli można szastać. Dobra, dajcie mi teraz programy. Terapia wychowawcza, przeplanuj. O. Kupni coś mało jest osób do szkolenia na raz. Dobra, generalnie teraz warsztat duchowy, znaczy warsztat duchowieństwa bym dał w tym miejscu. Powinno być git. Znaczy najpierw to, też prawda. Sala treningowa. Taka duża. Zacznijmy od ringu. Są dwa koła. O. Tutaj często tuś mi umierają. Rozmieszanie dwójeczka.
Dobra. Teraz powinno być lepiej. Dobra. I dziękuję za odcinek. W kolejnej zobaczymy, jak robimy tę salę. Hejo!